Cześć kochani, tu Santi Diz. Dzisiaj będziemy świętować urodziny mojego męża. To znaczy ja już zaczynam przygotowania od czwartku, dziś mamy czwartek. Jadę szybko na jakieś zakupy, by ozdobić troszeczkę mieszkanie dla niego. Jadę odebrać prezent, słuchajcie, prezent zamówiłam do jego rodziców, bo byłoby tak, że tu jakby nam do skrzynki przyszło, a on zawsze zagląda do skrzynki, nie ja. Także byłoby to mega podejrzane. Także zamówiłam tam i jadę to odebrać, a prezent jest mega, 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 ale nie powiem wam od razu, będziecie musieli dotrwać do końca filmiku. Ale myślę, że warto zobaczyć, jaki prezent, i w ogóle jestem ciekawa jego reakcji, a na pewno nagram jego reakcję. Także kochani, zabieram was teraz ze sobą do Teddy'ego, bo muszę kilka takich pierdółek kupić na jego prezent, żeby on otworzył taką paczuszkę. Także zabieram was ze sobą. Także kochani, słuchajcie, nic mi się nie klei po prostu. Ja lubię robić niespodzianki, ale jestem trochę ograniczona. Prezent, który miał dostać, to w ogóle miało być tak, żebyśmy już od razu tam jechali, ale po prostu no, terminy są zbyt odległe i musiałam trochę zmienić jak to powiedzieć, zmienić plany i wspólnie taki termin ustalić, bo to jednak no, we dwójkę musimy ustalić. Słuchajcie, jest dzisiaj tak gorąco, ja nie wyglądam, także musicie mi wybaczyć, ale ostatnio więcej pracy jest i wracam w ogóle do domu 10:00, 9:00, wczoraj to już o 12:00 wyjechałam do pracy i tak kurde. Jak człowiek chce świętować, to musi zarabiać, nie? Normalnie się pocę, nie? Czoło to mi... Ja pikole. Dobra, więc plan jest taki dziś, że dzisiaj muszę kupić to na prezent. Jutro to sobie nagram. Jutro muszę mieszkanie wysprzątać. W sobotę męża odwiozę do rodziców, żeby się trochę nim zajęli, żebym miała jakąś możliwość mu tą niespodziankę zrobić. Udekoruję mu wszystko. Także to zobaczycie w dalszej części filmu. Myślałam o burgerach, albo o raklecie w mieszkaniu, albo o wyjściu do jego ulubionej restauracji. Teraz nie wiem, co mi będzie szybciej. No wiadomo, że to lepiej iść do restauracji i będzie podane. No ale burgery też byłoby fajne i nie byłoby tyle roboty. Bo raklet to jednak jest dużo przygotowywań. I nie miałabym jak zrobić niespodzianki, bo on by te zakupy tak czy siak zobaczył. I to jest właśnie ten problem. A burgery to ja mu mogę, wiecie, ja schowam mięso, on nawet nie znajdzie, on tak patrzy do lodówki, że nie zobaczy. No, także jedziemy do Teddy'ego, do takiego sklepu, gdzie są wszystkie jakieś takie artykuły na urodziny i tak dalej. Także kupię mu napis Happy Birthday, coś tam jeszcze, kilka balonów do kupię, niech ma chłopak urodziny. Ja tam, może to trochę dzieci nada, ale Jezu, raz w roku taki dzień jest. W ogóle zadzwoniłam do teściowej, słuchajcie, zapytać, czy już ten prezent doszedł, nie? Ja mówię, że podrzucę wam syna w sobotę, a on mówi, a po co? Ja mówię, no bo muszę mu niespodziankę zrobić i mi będzie przeszkadzał. Ale jak? Przecież jak w sobotę, jak on ma w niedzielę urodziny? Ja mówię, no ale zaczynamy już świętować w sobotę. Aha. Biorę takie pudełko, ale ono 5 euro kosztuje. Masakra jakaś. Dobra, i liczby dla niego.
idę odłożyć. Taką wstążkę weźmiemy do tego pudełka. Wzięłam taki złoty jeszcze napis, kartkę. Jeszcze muszę takie tam przejść. Zobaczcie, ja muszę teraz to nawlekać. Dobra, mam nadzieję, że zdążę. Jedzonko przygotowane, takie platki mamy. Przykryłam, żeby... Muszę zapalić światło. Przykryłam, żeby muchy nie siadały, chociaż nie ma much, no ale dobra. Stół jakoś tak przygotowany, ma takie napisy Happy Birthday. No i tutaj Asia przytegowała, nie wiem czemu. Nie lubi. A, taki ma napis. No i tu rzeczy przygotowane. On ma 13 lat, kochani. Także będziemy zaraz świętować. Jeszcze to muszę nadmuchać. A niech ma jeszcze to. No i poszliśmy do restauracji. Jest i piękna Dorcia. Mężuś już zadowolony. On się już zajął czym? Steka sobie zamówił. Wojtek też ma steka. Ja mam makaron. Miałam ochotę na makaron. A ty co masz? Sznycla. Coś, nie, sznycla. Sznycla w soszu kurkowym. Bo są kurki. Rewelacja. Jesteśmy we włoskiej restauracji, ale nagrywam już jak wyrąbałam wszystko na stół. Bo mieliśmy... Przystawki nie nagrałaś? No, przystawki nie nagrałam. Dobra była przystawka? Pyszna. Tak? Mhm. No, to jest restauracja, do której chodzimy w sumie już od ilu? Mówiłeś 10 lat. No 9. 9 lat. I oni dalej funkcjonują i... Tylko raz zmienili lokalizację. No i zmienili lokalizację i historia była taka, że ja nie mogłam się dodzwonić do restauracji. I solenizant musiał sam sobie zamówić stolik. To smijalajt. No, także smacznego. Dostałam również parmezanu i no i oczywiście wysypałam, bo ja nie umiem normalnie jeść, nawet w restauracji, i musiałam sypnąć. Teraz będzie amazing. Co my żeśmy zamówili, Marcin? Powtórz to, bo co to jest? Ramazzotti jest napisane. A, jest napisane. Ramazzotti. Ramazzotti. Pijesz? Krzywisz się? Solenizant pije. Miam, miam. Amazing. Dobre? No. Dorcia czeka na autobus. Powiedziała, że impreza do dupy, wraca do domu. Przyszliśmy do domku, Dorcie pije Salitos, tam chłopaki, co wy żeście zrobili? Flying Hirsch, Jägermeister Red Bull. Jägermeister i o, trzeba odpalić świeczki, bo masz 13 lat za chwilę. Zmuchnął świeczki i teraz jemy pyszne ciasto od Dorci. Dorcia upiekła. Pierwszy raz można powiedzieć, że upiekła, bo ostatnio jak był trzybit, to też mówiłeś, że upiekła. No. On nie był pieczony. Przekładany, no dobra. Aha, przykład. Dobre. Chłodzony, a nie pieczony. Wiem. Amazing. Które jest moje? Dorcie, gdzie ty siedzisz w ogóle? Mój jest ten najmniejszy. Tutaj siedzi. Przesuń się trochę do Wojtka. Czemu w ogóle moja kartka? Już włosy zaczęła łapać. A nie wiem, bo tam cały czas leżała. Ja tylko ją przekładałem, bo chciałem do ładowarki podejść. Zostaw zapalone. No ale chciałam, żebyście pan rachunek na prąd. Ale my nie płacimy. Nie płacimy za rachunek za prąd. Nie płacimy za prąd. Na serio nie płacimy. Za darmo. Nie, mamy w tym. Nie, mamy w czynszu wliczone. Ale nie, ale i tak to. To oznacza, że siedzi dużo za prąd. To jest jedyna lampa, która ma LED. Nie jedyna, ale.
Ale jedna, która ma LEDy, więc ona może się palić i nic nie, nie, ten, nie ciągnie. A kiedy mam służyć w końcu te ocieplanie budynku? Może za rok, może za dwa. Zjem, to chyba nie dożyjemy, jak to będziemy. Marcin, smakuje ci ciastko? Tak. Ciastko. Do racji M nie poleca w niemieckiej tej. Tak, to Zbyszko? Co ty powiedziałeś? Podłoże! Tak powie to jest chłopak, Biszko, który się urodził we Frankfurcie, że to jest podłoże. Ale to nie jest taki biszkop zwykły, bo to jest w większości jest mąż. I wy się potem dziwicie, dlaczego ja zapominam słów, bo mój mąż zmienia w ogóle inne słówka, mi dodaje i ja potem mówię jak on.